Halo, halo. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj kawę z wróżką, czyli tak naprawdę ogłoszenia, ale również energetykę tygodnia, także zapraszam tutaj do siebie bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i jedno, i drugie. Sama jestem ciekawa, jak tam w tych ogłoszeniach będzie, co się będzie, to znaczy w ogłoszeniach, w energetyce, co się będzie działo. Kawa, herbata już mam nadzieję, że zrobiona. I popatrzymy najpierw może na zależności księżycowe. Dzisiaj tak trochę na luzie. Tak, mam rozpisane oczywiście księżyce tutaj w moim bullet journalu, dlatego że to przy magii bardzo mocno pomaga, dlatego że jeżeli wiemy, jaki jest księżyc, to kiedy ścinamy włosy, kiedy kładziemy maseczki, a to wszystko są sprawy magiczne, było, nie było. Natomiast również wiemy, jakie intencje można zastosować, bo to jest dosyć istotne i ważne. Słuchajcie, i teraz tak, w poniedziałek mam napisane, że księżyc przechodzi ze znaku lwa do panny. Panna niesie ze sobą zawsze taką harmonię, ład i pokój, więc wszelkie rytuały, które dotyczą unormowania naszego życia, rytuały bądź intencje będą dzisiaj bardzo dobre i pozytywne. Jutro również znak panny, czyli kontynuujemy naszą wtorkową wojowniczość w układaniu życia, segregowaniu, researchach, tym wszystkim, co jest takim rozróżnieniem, czego chcemy, czego nie chcemy. I tutaj można sobie wspomagać mocą i energią, również w sprawach na przykład bytowych czy zawodowych. Panna jest do tego dobra. W środę mam tutaj zaznaczone, że księżyc przechodzi do znaku wagi i będzie również w tym znaku w czwartek. W środę, jako że jest to dzień Merkurego, czyli szybkości i umów, a znak wagi, oprócz tego, że musimy uważać, żeby się nie roztrwonić na 15 elementów, to znak wagi dodaje takiej stabilizacji, więc stabilizacja umów, stabilizacja w sprawach zawodowych, stabilizacja w sprawach egzaminacyjnych, żeby to szło dobrze i było tutaj wszystko ogarnięte, to środowo takie intencje możemy magicznie tworzyć. Natomiast we czwartek jest to dzień powiększający, czyli możemy zadbać intencyjnie o lepsze umowy, lepsze możliwości, lepsze sprawy finansowe na przykład. Piątek przechodzi w znak Skorpiona i również w sobotę towarzyszy znak Skorpiona. Sobota będzie świetna na odcinanie negatywnych energii, mimo że tutaj Skorpion po pierwsze odcina, po drugie sobota, dzień saturniczny, czyli też wyczyszczający, a po trzecie mamy Nów w niedzielę, więc jesteśmy w dniu nowiowym jak gdyby, więc sobota, i to należy zapamiętać może najbardziej z całego tego tygodnia, że sobota będzie rewelacyjna, świetna i cudowna na oczyszczenie. Piątek, wyrównywanie w sprawach miłosnych, odcinanie negatywnych energii, negatywnych ludzi, odcinanie pępowin, odcinanie tego wszystkiego, co nie jest dla nas dobre i pozytywne. Niedziela, znak strzelca, Nów. Gdyby to była pełnia, to byśmy mogli robić taką magiczną celowość, że tak powiem, ale skoro jest Nów, to możemy... Nów jest takim przełomem, kiedy kończymy stare, ale za moment zacznie się nowe. Więc jako, że jest to dzień niedzielny w znaku strzelca, można by było w tym nowiu napracowywać trafianie do celu. Tak jak strzelec do celu trafia, więc jak mamy jakąś celowość, możemy ją w tym nowiu napracowywać. Tutaj w przesłanie urodzinowe Dorota spisuje. Pamiętajcie, że kawa z wróżką, data jest potrzebna, tak. Kawa z wróżką polega na tym również, że są przesłania urodzinowe i pamiętajcie, że jest to od dzisiaj do następnej niedzieli, czyli do 15. Tak? Kto ma urodziny, ten dostanie przesłanie urodzinowe. Tak tylko pamiętajcie, że z datą, bo to ludzie czasem potrafią i miesiąc później wysłać, a tutaj jakieś zasady muszą panować. Także tak.
W ogóle bardzo mocno witam wszystkich na kawce na Instagramie, bardzo mocno witam na Facebooku, na fanpage'u. Mam nadzieję, że jeżeli nawet nie będę robiła tej kawy na fanpage'u, drodzy kochani moi fanpage'oniści, to na Instagrama zawędrujecie, bo nie w każdym tygodniu na fanpage'u umieszczam kawę. Po prostu od czasu do czasu pokazuję, że takie rzeczy również robię na innych mediach po to, żeby, no, żeby was uzbierać trochę. Kolekcjonuję, kolekcjoner dusz, jak nic. Dobrze, słuchajcie, jeszcze co dotyczy energetyki, to sprawdzimy w kartach, po jednej karcie na każdy dzień, jak ta energetyka będzie przebiegała, jak będzie wyglądała. Zobaczymy. Także ja tutaj już tasuję karty właśnie po to, żeby iż tą energetykę uskutecznić. I na dzień dzisiejszy mamy pazia monet, czyli tak naprawdę w drobiazgach będzie kryła się siła. Monety pięknie uziemiają nasze potrzeby, pokazują nam, że możemy własną pracą dojść do jakiegoś wyznaczonego celu. Przy paziu te cele nie są ogromne i wielkie, przy paziu są małe, drobne, ale bardzo pozytywne. Pamiętajcie, że życie składa się z drobiazgów i wygląda na to, że dzisiaj w tych drobiazgach możemy bardzo ładnie zafunkcjonować jako osoby, które genialnie wytworzą swoją fajną rzeczywistość. Ja pazia monet lubię, bo on jest w miarę pracowity, w miarę pozytywny. Spotykamy tutaj ludzi, którzy są w miarę rzetelni. To jest taka dobra, mocna, silna karta. Nie wow, jak to się będzie działo, ale wow, jak sobie potrafisz w drobiazgach wypracować pewne rzeczy. Także dzisiejsza energetyka podoba mnie się. Podoba mnie się. Ciekawe, co będzie na środę przy 11 listopada. To jest tak, wiecie, zaraz zobaczymy. Dobra, losowanko wtorku. Losowanko wtorku. Losowanko wtorku jest asem pucharów. Dla osób samotnych as pucharów niesie nowe znajomości, które mogą zaprocentować w przyszłości miłosnymi aspektami. Dla stałych związków rodzaj rozluźnienia, oddechu i zadowolenia z tego, co się wyrzeźbi na poziomie emocjonalnym. Dla par, które zajść w ciąży nie mogą, wtorek może być dobrym na to dniem. Dla osób, które chcą spotkać życzliwe osoby, wtorek takim dniem na pewno będzie. Także wtorkowa energia też nam towarzyszy. No i losujemy środę. Środę. Ciekawa jestem, co będzie przy tych manifestacjach, których ma być, nie być, nie można, można, wolno, nie wolno. Tutaj się dużo dzieje. Karta siły. Haha, słuchajcie. I teraz powiem tak. Karta siły jest bardzo kobiecą kartą. Mówi o mocy kobiet, niekoniecznie siłowej, ale tej energetycznej, intelektualnej. Mówi również o ujarzmieniu instynktów. Także dla nas wibracyjnie ta środa może być dobra, spokojna, pozytywna, ale jeżeli będą jakiekolwiek wystąpienia, przemarsze bądź inne rzeczy, to również mogą być pod znakiem spokoju, bezpieczeństwa i girls power po prostu. Myślę, że przy tej karcie, która nie jest przemocowa, a jest pokazaniem i tupnięciem nogą, mogą się wydarzenia rozgrywać bardzo ciekawie. A tak dla nas mamy tutaj bardzo fajne ujarzmienie swoich wewnętrznych mocy. Także kobitki, dzień wolny, ja proszę, żeby było spa, maseczki, masaże, relaks, kąpiel, dlatego, że tutaj ta kobieca moc również w ten sposób powinna się ujawniać. Także środa wygląda nieźle jak na możliwości, które nasz naród posiada 11 listopada. Czwartek. Przyspieszenie, trafienie w cel. Jeżeli dzisiaj usiądziecie i napiszecie sobie plany na tydzień realne, nie na zasadzie wybuduję dom, bo w tydzień są takie możliwości, nie? Ale tak powiedzmy. Jeżeli usiądziecie sobie i te plany sobie wypiszecie dzisiaj, to w czwartek mogą być te tygodniówki pięknie realizowane. Jest to z drugiej strony też karta seksualna, więc jeżeli niemoc w związku powstała, to można się będzie tej niemocy pozbyć. Także, jeżeli chodzi o przesłania urodzinowe, kochani, Dorota zbiera z Instagrama. Także moi widzowie na Facebooku, kochani, i przesłanie urodzinowe jest tylko od 18 roku życia, tak jak stawia się karty. Tutaj mówię do Kamili. Jeżeli przesłanie urodzinowe, to tylko na
Instagramie. Także przeskakujcie na Instagram Wróżka Joanna Wiśniewska. Tam jest moje profilowe z moją twarzą, nie z jakimś awatarkiem, można mnie znaleźć. Tak, piątek. O ile w ciągu tygodnia dużo zrobimy, to w piątek zrobimy jeszcze więcej. Może nam się skumulować wszystkiego na piątek, będziemy latać, biegać, czynić. Jest też rodzaj przeciążenia pokazany. Takie przeciążenie czasem może być spowodowane wprowadzeniem nowych zasad, kto wie, z czym nam mogą jeszcze wyskoczyć. Ale jednocześnie ja lubię tę kartę, dlatego że ona pokazuje, że jak się już człowiek tak zaweźmie, to bardzo dużo zrealizuje i zrobi. Także to też jest dobry dzień. W tym tygodniu nie wyskoczyło nam nic, co by można było ostrzegać w jakiejś dramatycznej formie. Sobota, ósemka mieczy. O ile tydzień jest taki w buławach i w monetach, tak naprawdę, czyli pracowity, praca u podstaw, rzetelność, to w sobotę, nawet gdybyśmy dużo chcieli, to mało będziemy mogli. Dlatego, że może nam się nie chcieć, może organizm chcieć odpocząć, mogą się pojawić takie okoliczności, które pewne rzeczy zablokują. Dlatego jeżeli już macie taką wiedzę, że w ciągu tygodnia wychodzi, w sobotę nie chce, to warto by było zaplanować jednak rzeczy na tydzień, a w sobotę można sobie wziąć świetny dzień na sprzątanie, też matkę, poczyścić, oczyścić, dodać coś oczyszczającego do wody, przemyć tym podłogi, zrobić taki research energetyczny, bo jakby życiowo to nie będziemy ogarniać na zasadzie siły i potęgi, od tego mamy cały tydzień. No i niedziela, też nieostrzegająca karta. Rozmarzona, marzycielska, 5 biletów na operę online i wszyscy będą zachwyceni. I trochę możemy porzeźbić, i trochę możemy podziałać, ale w każdym razie pracujemy tutaj na emocjach, a niekoniecznie na wyrwaniu z posad bryły świata. Karta rozmarzenia, roztkliwienia, ale nie takiego, że ryczymy, tylko tak wspominamy albo marzymy. I układamy te marzenia w plany, a potem w cele, a potem w realizację. Także dosyć dobry tydzień się szykuje, nie jest źle, słuchajcie. Myślałam, że przy tych środowych akcentach może być różnie, a tutaj proszę, ładnie się pokazało. Kolejny punkt programu, który jest bardzo ważny. Podłączacie się mentalnie bądź własnymi świeczkami, także biegnijcie po podgrzewacze, ponieważ jak znajdę zapalniczkę, one są zawsze gdzieś, tak? Zapalniczki bardzo, bardzo, to zapalamy świece na dobry tydzień, tak po prostu, z życzeniem na dobry tydzień, żeby nam żywioły sprzyjały, żeby działo się to wszystko, co może dziać się najlepszego, żeby efekty były naszej pracy, żeby nam nogi się nie potykały o ciernie, kamienie i inne negatywne rzeczy. Dla tych wszystkich, którzy są z nami, dla tych wszystkich, którzy oglądają, dla tych wszystkich, którzy uczestniczą już, słuchajcie, kawa z wróżką ma już ponad rok czasu i my tak prawie co tydzień właśnie te świece na tydzień zapalamy z intencją prowadzenia przez cztery żywioły. Tak się dzieje, a więc tak jest. Także podłączajcie się mentalnie, jeżeli jesteście w pracy, jeżeli jesteście w domu, szukajcie swojego podgrzewacza i podłączajcie się do mojej świcy. No dobra. Urodziny, słuchajcie, urodziny, także kto ma urodziny od dzisiaj do niedzieli, to poproszę, Dorota to już ma pewnie spisane. Tak, kto pierwszy? Gracka, 14.11. Dobra, Gracka, 14.11. Na Instagramie daję przesłania, nie jestem w stanie rozdzielić uwagi na 5 mediów, nadaję z dwóch telefonów, tak? Taka karma bliźniaka, czysta podwójność, ale na Instagramie zbieramy po prostu ludzi na przesłanie urodzinowe, także na Insta zapraszam, jeżeli ktoś ma urodziny w tym tygodniu. Jak powinna funkcjonować głowa? Bardzo intensywnie. Karta diabła zawsze mówi, że jeżeli jest projekt i pomysł, to ma być momentalna realizacja, dlatego że ten pierwszy moment intuicyjności i ten kop energetyczny, którego można przy karcie diabła wykorzystać, da pozytywne rezultaty. Serce jak powinno działać? Zostawić to wszystko, co nie przyniosło do tej pory konstruktywnych zysków. Pamiętajcie, że wszystkie sytuacje w życiu mają i ludzie mają swoje zasoby. Jeżeli te zasoby, my pracujemy nad czymś, pracujemy, siejemy, a nie wzrasta, to znaczy, że albo było złe ziarno, albo zły czas sadzenia.
Więc pozbywamy się tego wszystkiego, co jest niekonstruktywne. I w działaniu karta sądu. Bardzo dobra karta mówiąca o rządach rozumu, który ma ocenić, co jest konstruktywne, co nie jest konstruktywne i iść w tym kierunku, który daje rzetelne umowy, uczciwe realizacje i pozytywnych ludzi. Nie pozytywnych, bo jestem super, tylko papa Odilka, tylko pozytywnych pod względem konstruktywnego działania, stabilizacji przy karcie sądu jak najbardziej. Kto drugi do przesłania? Sanicka, 9, 11, 7, 7. Dobra, już patrzymy. Już patrzymy. Marzena pyta, jaka świeczka na skończenie remontu. Woskowa, intencyjna najlepiej, albo biała, bo to już ogarnie wszystko. Dobra, kolejne przesłanie. Jak działamy w głowie? Współpracuj. Czy na poziomie emocjonalnym, czy na poziomie życiowym, równowaga w Twoim życiu powinna zapanować. Jeżeli ktoś przyniesie jabłko, to Ty też mu oddaj jabłkiem. Równowaga w Twoim życiu, w dawaniu i braniu powinna być najważniejsza. Serducho, odpływaj od tego, co nie zadowala. To jest prawie jak ósemka pucharów, tylko może w trochę innej formie, bo mówi wręcz o fizycznym oddaleniu się od popierdółek, fizycznym oddaleniu się od rzeczy, które już nie przynoszą efektów. Także tutaj naprawdę sentymenty nie będą pomagać. Oddalamy. Nie wydalamy, oddalamy. A w działaniu król mieczy, czyli tak naprawdę surowość ocen, dbanie o siebie, zdrowy egoizm, myślenie, a nie odczuwanie. Przy czym ja nie skreślam tutaj emocjonalności, tylko mówię, co powinno być na pierwszym miejscu i priorytetem. Dlatego, że jeżeli będziesz analizowała, co jest dla Ciebie korzystne, a co nie, czysta analiza, wtedy w życiu zacznie się lepiej układać. Analiza powinna, przepraszam, dotyczyć i ludzi, i sytuacji. Także tak to wygląda. Dalej, kogo mamy? Dalej, Aquamarine, Joanna, 9, 11, 8, 12. Dobra, już patrzymy. Przesłanie dla Aquamarine. Joanna. Witam wszystkich, którzy są na Facebooku. Przerzucajcie się spokojnie na Instagrama, tutaj przesłania urodzinowe. Jak się ktoś w tym tygodniu urodził, zapraszam serdecznie. Nie bój się nadmiaru obowiązków. Nie bój się sięgać z motyką na słońce, dlatego że to, że wydaje Ci się, że nie podołasz, nie oznacza, że nie dasz sobie rady. Mimo że droga może być bardziej stroma, może być bardziej efektywna. Efektowna może nie, bo to człowiek się upoci pod tą stromiznę, zadyszy, ale przynajmniej osiągnie szczyt. Jakkolwiek to nie zabrzmi. We w sercu kochaj, obdzielaj uczuciem, ale pozwól sobie również na branie tych emocji. Królowa Pucharów zawsze mówi, że trzeba wnieść do życia pozytywną emocjonalność, ułożoną emocjonalność, nie przeemocjonowanie, a wtedy będzie się naprawdę dobrze ten rok układał. A we w działaniu odpocznij. Jak już się tak napracujesz i naplanujesz i nabierzesz na siebie obowiązków, to raz w miesiącu dwa dni tylko dla siebie, gdzie zamykasz wszystko i po prostu odpoczywasz ze swoimi ulubionymi aktywnościami. To w sumie nie głupie. Kto dalej? I nasza, Wisienka. Kaszubka, 11, 11, 7, 7. Dobra, mamy Kaszubkę. Wszystko mam. Mamy Kaszubkę. Jak będziesz jeszcze na wiśniach dorwana? 11. Tak to się będzie działo. Dobra, Kaszubka. Wkraczaj umysłowo w nowe obszary. Karta głupca zawsze pokazuje, że nabrałaś już doświadczenia w danym miejscu po to, by zacząć od nowa, ale na innym poziomie. Nie bój się ryzyka nowej drogi i podejmowania wyzwania. To głowa. Serduchowo w umiarkowaniu. Nie trzepocz się na prawo i lewo. Działaj z umiarkowaniem, z oddechem. Zanim coś powiesz albo zrobisz, to oddechnij trzy razy. I to jest taka dobra rada. Dzisiaj na czerwono, tak, postanowiłam troszkę rozkolorować tę smutną rzeczywistość. A w działaniu
Rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy, szkolenia. To wszystko, co może podnieść Twoje kwalifikacje, będzie procentowało w przyszłości. Tak po prostu. Dokładnie tak. Czy mamy jeszcze jakieś urodzinowe osoby? Jeżeli jesteście, zgłaszajcie się na Instagramie. Będziemy Was rozkminiać karcianie. A skoro już formalnością stało się zadość, czyli mamy zapaloną świecę, mamy energetykę tygodnia i mamy urodziny, generalnie w większej części, to przechodzimy, słuchajcie, do pogaduszek, bo iż coś tam mam Wam do powiedzenia. Pierwszą rzeczą, którą chciałam się pochwalić, bo jak wiecie, ten program jest po to, żeby się również pochwalić, nie wszystko zawsze ujmę na vlogach, dlatego że jak miałabym gotować obiad i to nagrywać, zajęłoby mi to 2 dni, a nie pół godziny. Tak to jest. Po to jest kawa, żeby Wam pokazać pewne efekty. I słuchajcie, wczoraj z grupą Wiśniowych Sadów, jak wiecie, jest taka tajna grupa przez poufne, gdzie od roku czasu spotykamy się na wspólnym czynieniu. Trochę przekazuję wiedzy, ale to nie jest tak, że tam sama wiedza istnieje, ponieważ dużo czynimy, robimy, rytualizujemy i jest fajnie, bo już się zgraliśmy, jest taki właśnie fajny krąg. Wczoraj robiliśmy sobie pogadankę o magii luster, a jednocześnie na swoje własne magiczne lustra przygotowywaliśmy zakrycie, dlatego że każde magiczne lustro powinno nie być na zewnątrz, tylko przykryte i to jeszcze czarną tkaniną. No więc wcześniej poprosiłam, żeby dziewczyny i chłopaki przygotowali tutaj tę czarną tkaninę i robiliśmy sobie właśnie, ja rozmawiałam i próbowałam coś szyć, natomiast wszyscy szyli i słuchali, robiliśmy sobie te czarne tkaniny i chciałam pokazać efekty, tylko mam tu związane, ponieważ iż tak właściwie. Ja będę miała lustro, które ma 47 cm na 25 mniej więcej, tak z Ikei, ale magiczne będzie, jak się je zaknie. I słuchajcie, mam taką dwuskładnikową śmatkę, którą sobie właśnie w tenże sposób przyozdobiłam. Z przodu, z tyłu nie jest już tak spektakularnie, natomiast trochę takie welwetowo retro vintage vintage, który uważam wygląda zacnie. I co jest w tym wszystkim fajne, pamiętajcie, że tak jak Wam nagrałam film, pogadankę w zasadzie o handrze, o radzeniu sobie z handrą jesienną, z lockdownem, pozamykaniem, stresem, o byt, o wszystko. Robótki ręczne podnoszą bardzo mocno wibracje, więc tak naprawdę sobie my te wczoraj wibracje podnieśliśmy, ponieważ robótki ręczne zostały odczynione. Nieważne, że tam jakieś ściegi widać, słuchajcie, nieważne. Ważne, że po prostu wibracje podniesione. Ładnie to wygląda, muszę powiedzieć, nawet jestem z tego zadowolona. Bardzo ładnie. Dokładnie, więc mamy sobie takie rzeczy przygotowane do magii luster. Także pamiętajcie, że magia polega też na szyciu. No niestety tak to życiowo wygląda. Grzegorz mówi, że mu się udało znaleźć czarny żakard i się haftuje. No, to niech się haftuje. Znaczy ja też pomyślałam o hafcie pentagramowym, ale stwierdziłam, że z moimi zdolnościami krzywego pentagramu może niekoniecznie, muszę sobie jeszcze, powinien być pentagram na takiej płachcie, pentagram albo znak Hekate na takiej płachcie, która właśnie zabezpiecza to lustro jako portal, więc czyniliśmy sobie i było naprawdę super i fajnie i tak, wiecie, jak kiedyś spotykały się babki i rwały to pirze, to my tak się spotykamy medialnie, ja jestem widoczna i gadam, a wszyscy coś tam robią i słuchają, ale też jest fajnie, prawie jak na piżawce. Ja sobie na nich nie popatrzę, ale oni na mnie na pewno, więc no takie fajne spotkania tutaj są. No i oczywiście od przyszłego roku będę tworzyła jakby nową grupę, więc bądźcie czujni, bo będą ogłoszenia. Aczkolwiek ze starą grupą żeśmy programu jeszcze nie zakończyli, więc będziemy ten program zakończać pewnie w styczniu. Nie wiem, jak to ogarnę, ale jako że uczę się zdolności bilokacji, mam nadzieję, że uda się to ogarnąć. To jest taka pierwsza rzecz, rewelacyjnie, także naprawdę, jeżeli macie stresa, po pierwsze zapraszam na film na YouTubie, bo na Instagramie chyba go nie nagrywałam. Chyba nie. Na YouTubie odnośnie handry, radzenia sobie z tym i 2 magiczne sposoby i 15 psychomagicznych, także warto oglądnąć, jeżeli zobaczycie, to zostawcie tam jakiś komentarz, łapkę, serduszko, nie wiem co bądź, żebym wiedziała, że byliście, także fajnie. Grzegorz mówi, że mój całun lustrzany z czasem jest. Całun, o w mordę. No tak, ale to mniej więcej tak ma być. Druga sprawa, chciałam bardzo serdecznie podziękować, dlatego że jedna z Was przysłała mi 2 karty tarota, które w zasadzie 3, natomiast no, smoki są smokami, to jest talia dla mnie kolekcjonerska, ciężka sprawa, jeżeli chodzi o wróżenie, bo
jakby karta nie oddaje, co to jest za karta, a doczytać się tymi gotyckimi literami po francusku ten. Ale mam, słuchajcie, dwa nowe Rider White, z których jeden to jest ten Universal Rider White Tarot. Bardzo chciałam za to podziękować. Te, no, klasyka klasyki w barwnych, jasnych, ciepłych kolorach. On sobie tutaj leży do wykorzystania, nabiera mocy. Natomiast zaczęłam pracę z tarotem, który w zasadzie widziałam tylko na Instagramie, że jakaś zagraniczna osoba miała tego tarota, tylko że z poobcinanymi brzegami. I to jest ten oryginal Rider White Tarot, tak on się nazywa, ale zobaczcie, on ma tą kolorystykę taką bardziej w sepi. On jest taki stylizowany na stary. Nawet tutaj kolory tu bardzo ładnie, chociażby przy Rycerzu Pucharów, który w tej talii jest taki świetlisty, tutaj takie jakieś ciemne ubranka, tu się dzieje, tu jest taka mocna kreska, mocna rycina, bardzo mi się podoba. Do tyłów musiałam się przyzwyczaić, bo takich tyłów jeszcze nie miałam. Oczywiście ja mam mnóstwo Rider White'ów porozkładanych w różnych kątach mieszkania, Rider White'ów nigdy za wiele. Gdzie mnie nie dopadnie telefon, tam mnie dopadają karty. Także naprawdę do tyłów musiałam się przyzwyczaić, bo takich jeszcze nie miałam, ale jest rewelacyjny. Także naprawdę super. Marzanna mówi, cieszę się, że na Facebooku jest live. Nie zawsze będzie, dlatego ja Was mocno zapraszam na Instagrama, z tego względu, że czasem zapominam, że mogę nagrać na dwa telefony, widzicie, tutaj w jedną kamerę, tutaj w drugą kamerę. To jest takie trochę mniej wygodne, ale zawsze jak mi się przypomni, no to tam próbuję robić, żeby Wam pokazać, że takie rzeczy również się dzieją. Instagram tętni życiem i właśnie tak a propos tętnienia życiem, w zeszłym tygodniu na IGTV, czyli jak wchodzicie na mój profil, to jest tak główny, a potem jest IGTV, taka zakładka jak gdyby, tam się pojawiają filmy różne. I pojawił się na przykład film o Asie Caro. Askier już był zrobiony, teraz As Caro. Może w tym tygodniu zrobię kolejnego asa. Będziemy sobie szli przez karty cygańskie. Właśnie od asów zaczęłam. Nie wiem czemu, bo lubię. Bo mogę. Ha, dokładnie tak, więc warto tutaj... tak, no i ten film o Handrze, który będę polecała z tego względu. W ogóle cała playlista pogadanki ma chyba, nie wiem ile, z 60 pogadanek. Tam jest wszystko. O mietkach, o zdradzie, jak sobie radzić z czymś. Oczywiście z mojej perspektywy, nie psychologicznej, karcianej, takiej po prostu mojej. Także jeżeli chcecie poznać moje poglądy, które pewnie się będą zmieniać, więc jak nagram za 2 lata pogadankę o zdradzie, może będzie całkiem inna, albo za 3 lata nagram pogadankę o Handrze, będzie całkiem inna, ale jest to na dzień dzisiejszy po mojemu. Także zapraszam bardzo serdecznie na kanał na YouTubie również. Tyle z takich ogłoszeń, co się ukazało. Natomiast tak, ogłoszenie produktu tygodnia, jak wiecie, tutaj od jakiegoś czasu na sklepie Pentagram, jeżeli ktoś nie wie, tak, jest sklep internetowy, w którym sprzedajemy nie przedmioty, a magię związaną z przedmiotami. I produktem tego tygodnia są zioła na dobrobyt. Słuchajcie, zioła na dobrobyt, oczywiście użytek magiczny, nie żaden wewnętrzny, nie żaden zewnętrzny, magiczny. Polegają na tym, że zioła te są zaklęte na to, żeby przyciągać w nasze życie dobrobyt. Jak działają mieszanki ziołowe? Co można z nimi robić? Jeżeli jesteście rytualistami i lubicie albo chociażby zapalić świece intencyjne, można taką świecę obtoczyć olejem i zamoczyć w tych ziołach. Można postawić świecę i obsypać te zioła na talerzyku. Pamiętajcie, że potem resztki, czyli również te zioła, zakopujemy w ziemi, czyli do intencji, do świec. Można tego oleju użyć do naparu, do kąpieli magicznej, tak by się zamoczyć w dobrobycie i w bogactwie. Można robić z tego mgiełki, czyli zrobić napar, włożyć do psiukacza i psiukać w domu. To nie będzie miało zapachu, ale będzie rozsiewało aurę bogactwa i dobrobytu. Bardzo dobra rzecz rozsiewania aury, jeżeli ktoś posiada własną firmę i we własnej firmie popsiukać sobie mgiełką może. Także tak. Świece, kąpiele, mgiełki, a jeżeli na przykład myjecie podłogi, również napar z tych ziół do mycia podłóg dolanym być może, mycia od drzwi dolanym być może. Jeżeli już oczyścicie, to jakby ostatnim razem przemyć te podłogi przysłowiowe po to, by bogactwo od
czakry podstawy od nóg nam towarzyszyło. Także warto. I oczywiście przypominam, że istnieje taka grupa Szkoła Magii i Tarota Wróżki Joanny na Facebooku i tam podwieszone są ogłoszenia, które ja akurat dzisiaj zmieniłam przed kawą z wróżką, ale po kawie z wróżką zmieniam i tam są wszystkie aktualne rzeczy, o których ja mówię. Jeżeli ktoś czegoś nie wie, to może sobie doczytać na spokojnie. Jeżeli chodzi o... kiedy będą paczki, ja bym chciała, jeszcze nigdy nie miałam. Ja myślę, że na razie my musimy te paczki spakować, paczki niespodzianki. W tamtym roku były, rozeszły się w 2 godziny. W tym roku przypuszczam, że może być szybciej. Także znowu trzeba być czujnym. Pamiętajcie, dobra wiedźma zawsze czujna. No, paczki polegają na tym, że zawartość paczki jest na przykład 200, a ona kosztuje 100, ale nie wiecie, co kupujecie, tak? Natomiast my musimy wymyśleć tak, żeby każdy był zadowolony, żeby nie było wszystko na przykład do zużycia, a potem nie ma, żeby był jakiś przedmiot, który Wam zostanie i będziecie pamiętać, że normalnie na kanale Wiśniewskiej było takie, taka rzecz, wiecie, tutaj takie rzeczy na pewno w tym tygodniu się nie ukażą, bo my musimy mieć ten tydzień na to, żeby przemyśleć, co włożyć, przeliczyć sumę i wystawić cenę paczki niespodzianki. Także tutaj w ten sposób. Tu Cię Dorota widać na fejsie. Na szczęście. Ręka jak ręka. Dobrze, czyli tak. Jak wiecie, w wysyłkach mieliśmy przerwę, bo Dorota wyjechała, a lepiej, żebym ja nic nie pakowała, natomiast Dorota już, jak widać, jest. Violeta Stróżyk, właśnie wszedł post. Więc można będzie na spokojnie już zamawiać i czekać na wysyłki, które były zamówione. Także Dorota już wczoraj też pakowała, w sobotę pakowała, dzisiaj idzie na pocztę, jutro będzie szła na pocztę, także tak. Sklep wraca do wysyłek, tak sobie napisałam, także już spokojnie można zamawiać. Jak się nazywa sklep? Pentagram JW. obc24.pl. Właśnie tak się nazywa. Ja się tego nie nauczę, mam linka na komputerze i... Ale w każdym razie Pentagram JW, jak wpiszecie, tam jest sklepik, dużo rzeczy tam nie ma, bo pamiętajcie, że w tym sklepie sprzedawana jest magia, a nie tyle przedmioty. Tyle, że magia tkwi czasem w przedmiotach, więc to takie wiadomo, jak to wygląda. Mało tego, zawsze są tam umieszczane filmy, jak nie wiecie, co z tym zrobić, opis, jak nie wiecie, co z tym zrobić. I ja zawsze Wam powtarzam, że są wiedźmy, które będą same pewne rzeczy robić. Ja Wam daję tych przepisów magicznych mnóstwo. Czy to dotyczy... Zamkniesz drzwi w ogóle? Mhm. Czy to dotyczy spraw ziołowych, jak zrobić zioła, jak konstruować, jak działać, to zawsze każdy może zrobić samemu, ale jeżeli ktoś ma ochotę iść do fryzjera, a nie sam obcinać grzywkę, po to jest ten sklep, żeby Wam dostarczyć magii, a samemu zarobić, czyli mamy zdrową wymianę i równowagę. Dlatego też, jeżeli ktoś będzie mówił, że nie wiem, 50 zł za mały pentagram to jest za dużo, to ja powiem, za dużo by było, gdyby to nie był magiczny, konsekrowany w dniu pentagramu i w ogóle ochuchany, odmuchany i wymagiczniony dla konkretnej osoby. Także dla każdego coś dobrego. Możecie sobie kupić za 2 zł, możecie sobie kupić u mnie. Wiadomo, dla każdego coś dobrego. Dobra, przechodzimy do rozstrzygnięcia konkursu Halloween. Słuchajcie, na Szkole Magii i Tarota już wszedł w tym momencie wrzucony post odnośnie rozstrzygnięcia konkursu Halloween. Jeżeli ktoś nie wie, konkurs Halloween trwał 1,5 miesiąca, gdzie przysyłaliście swoje prace tematycznie halloweenowe. Ja w ogóle nie odzywałam się i nie umieszczałam, kto co przysłał, jaką pracę przysłał, i my przez te 1,5 miesiąca zbierałyśmy te prace i robiłyśmy zdjęcia po to, by było rozstrzygnięcie konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu będą 3 nagrody. Jedna będzie nagrodą publiczności, jedna będzie nagrodą jury, a jedna będzie nagrodą z losowania i myślę, że to będzie dosyć sprawiedliwe, dlatego że będzie wybór vox populi, głos ludu, drugie będzie po mojemu, bo ja muszę po swojemu, bo inaczej się uduszę, wiadomo, a trzecie będzie los zadecyduje, tak? Losowanie zrobimy na kolejnej kawie. Ale już pracujemy nad vox populi, czyli nad Waszymi wyborami. Słuchajcie, w poście umieszczone są po jednym zdjęciu każdej pracy. I teraz tak. Lajkować, lubić możecie wszystkie. Komentować w różnych aspektach możecie wszystkie. Ale jeżeli chcecie zagłosować na daną rzecz, a jest ich 18 chyba, tak? Tak. 18 prac,
dużo, naprawdę. Chciałabym się, są przecudowne. Ja gdybym, znaczy i tak będę musiała coś wybrać, ale czekam, jak wy zagłosujecie, żeby się nie powieliła nagroda, bo są tak cudowne prace, że po prostu rewelacja. I słuchajcie, wasze głosowanie polega na tym, że wybieracie jedną rzecz, jedną, żeby nie było, że zagłosujecie na 5. Ja wiem, że ja bym chciała sama na 20, ale jedną rzecz. I pod tą rzeczą piszecie, głosuję na to. Po prostu czytam, głosuję. Mój głos oddany, ale żebym wiedziała głos. Bo mówię, komentować, lajkować możecie. Głosy będę zliczać, jeżeli będzie głosuję na to. I proszę Was, nie głosujcie na 5, na 2. Głosujcie na 1. Ja bym nie umiała. Ja bym też nie umiała, ale to trzeba się naumieć. Albo jak macie 3, zróbcie losowanko. Po prostu. Ale żeby było na 1, żeby było to tak sprawiedliwie. Że każda praca będzie miała głosy oddane. Także zapraszam hurtem do postu. Sama jestem przeciekawa, kto zwycięży. A jak będę wiedziała, kto zwycięży, to tą osobę, jak gdyby już odstawię, będziemy mieli zwycięzcę, wtedy ja wybiorę, a potem odstawię i wylosujemy. Tak, na tej zasadzie. Będą trzy nagrody, tak. Żeby się nie zebrało, że tam dwie osoby dostaną dwie nagrody. Bez sensu. Jedna osoba dostanie dwie nagrody, bo jest byłoby tyle prac, bez sensu. Jest tak. Z czego wybierać. Trzeba obdzielić. Co będzie nagrodą? Nie mam pojęcia. Zobaczę, kto wygra, dlatego że ja w części Was znam, więc będę mogła dostosować nagrodę. Na pewno będzie to jakiś produkt ze sklepu i pewnie jeszcze coś pójdę i dokupię fajnego, bo lubię. Tak po prostu. Także, ale to muszę też wiedzieć, kto wygra, żeby wiedzieć, co kupić. No wiecie, żeby to było takie trochę zindywidualizowane, taka akcja. Taka akcja będzie. Także słuchajcie, wszyscy szturmem na Szkołę Magii Tarta Wróżki Anny głosować. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tej grupie, to się tam dodawajcie, będziemy Was przyjmować do głosowania. I jeden głos, jeden głos. A tak jak mówię, komentować, lajkować, można wszystkie. Jest zrobiony album cały, także. Album jest, także. Piękne są takie rzeczy. Słuchajcie, ja Wam mogę teraz powiedzieć, co tam było. Słuchajcie, po kolei, to nie jest po kolei. Słuchajcie, na przykład taka rewelacyjna wiedźma z filcu. Piękna, tu siedzi. No, mogę, dasz mi? Nie strąć, nie strąć. Okay. Słuchajcie, teraz można pokazać. Nie mam wszystko pod ręką, ale rewelacyjna wiedźma z filcu. Piękna, ona już tu siedzi. Piękna sowa, która stoi u mnie w oknie, bo nie mam firanek, więc akurat robi za zazdrostkę. Była kompozycja jesienna i halloweenowa. Tak. O, proszę bardzo. Przyszła w pudełku. Znaczy, troszkę nam się już roz... Nie, inaczej. Koty się do tego dobrały, tak, i się trochę rozsypało. To ale wherever zdjęcia zostały zrobione. Pierwsza, jako pierwsza w ogóle, przyszła taka piękna makatka. Cudna. Wiem, że może ciężko telefon na telefonie widać. Słuchajcie, praca, nie, już miałam powiedzieć kogo. No właśnie. Praca rysunkowa, gdzie jestem ja, Dorota i Grzegorz na rysunku. Po prostu. Siła trzech, tak zatytułowałam. Siła trzech. Jako druga praca przyszły kamienne skrzaty halloweenowe. Proszę bardzo. Jako trzecia praca, ogromnie ciężki, ale zacny, kapelusz czarownicy, który macie pokazany z różnych stron. Kolejna praca. Piękny wiersz w cudownej halloweenowej tubie. Piękna tuba na szydełku robione. Rewelacja. Naprawdę. Słuchajcie, haft krzyżykowy wiedźma. Ona ma wisienkę. Tiara, jara, fajkę. Wisienka w ręku. Tam każdy szczegół się liczy po prostu. Jak zobaczycie, padniecie. Komentujcie. Praca piękna na podkładce brokatowej. Pentagram z grzybkami i liśćmi. Rewelacja po prostu. Rewelacja. Dynia halloweenowa, którą uchwyciłyśmy, jak pali się w niej światełko, już mi zgniła, ale zdjęcie jest. Super. Słuchajcie, dziewczyna, która robi witrażyki, magiczny... O? A. 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 Wiadomo, ale to już wiadomo od kogo, no bo to... Wiadomo, to już jest firma. To już akurat... Tu nie powiem od kogo, ale to też już jest prawie firma. Proszę, mamy Santa Muerte. Pająki mamy. Pająki. Wszystko mamy. Mamy tutaj rysunki, obrazki, trochę druku, trochę malowania. Mamy. Tutaj też była jesienna praca z pięknymi rysunkami ręcznymi. Ważki, robale, pająki. Też taka kompozycja jesienna.
Była dynia, która już dawno zgnita jest, jak powiedział, pająki powyciągałam, szmatkę powyciągałam, świecę wstawiłam i mam w szkle. Także miałam w szkle, bo teraz już jest w piwnicy, tak? Piękny wiersz i piękny fan art z moim zdjęciem. Rewelacja. Słuchajcie, prac było multum. Słuchajcie, czarownica na mietle do powieszenia już też jest teraz w pudle. Wszystko na swoje miejsce. Na Halloween. Na Halloween. No, o, i tyle. Także tutaj naprawdę dziękujemy. Komentujcie. Niech twórcy wią. A i jeden głos, jedna praca. Ja nie wiem, co bym zrobiła, ale tak jak mówię, co wy wybierzecie, to ja pominę. Nagrodzę następną. Znowu pominę i będziemy losować, po prostu, bo inaczej byśmy umarli normalnie. Takie ładne te prace. Także tutaj większość rzeczy już jest porozstawiona po domu, ale wszystkie zdjęcia mamy, także naprawdę cuda, cuda, cuda. Dobrze, pentagram Wiśniewska, sklep wyskakuje pierwszy. Mam pozycjonowanie dobrze. Masz, już dawno. Tak? Nic nie robię, a jest pozycjonowanie. To się nazywa siła przebicia magiczna, także tak. Dobra, a jeszcze ważna sprawa. W niedzielę mamy NUW. Godzina 21. Spotykamy się na wspólnym rytuale NOWiU. Dla osób zapisanych koszt 22 zł. Wysyłacie maila na ezotarot@gmail.com, ritual@gmail.com, a jednocześnie coś chciałam rzec. A, wszystkie konta są firmowe pod filmem w ogłoszeniach, więc tutaj na to konto wpłacacie 22. Jakby ktoś chciał rachunek, to dopłaca 5,80, mogę przesłać pocztą, żeby nie było, że nie mogę, bo mogę. I tak to wszystko wbijam, słuchajcie, tylko wam w zębach tych rachunków nie daję, bo to trzeba wysłać, nie? Podobno są jakieś takie programy, co wysyłają, ale to chyba my byśmy umarli przy tych piątkach, ja się śmieję czasem, czy przy tych siódemkach za ten. Także wszystko jest nabite, ale wiadomo, no nie wysyłamy wam. Dobrze, co jeszcze? Chyba wszystko. Chyba wszystko. Także słuchajcie, moi kochani, tyle ogłoszeń, tak, energetyka. Filmy postaram się umieścić na IGTV, jeżeli chodzi o Instagram i oczywiście będzie na stronie, jeżeli chodzi o Facebooka. Jak mi się uda ściągnąć, to będzie również na YouTubie. Spotykamy się po to, żeby i doenergetyzować, i te urodzinowe przesłania, i zapalić tą świeczkę, i wiedzieć, co się będzie działo, i przede wszystkim ogłoszenia, bo to tak planowany tydzień. Gdzie przesyłki teraz wysyłać adres? Adres jest na mediach społecznościowych, mało tego, w ogłoszeniach na Szkole Magii Tarota ja adres napisałam na samym dole. I to jest tak. Punkt odbioru Poczta Polska, Joanna Wiśniewska, 98 Stołask, ulica Szarych Szeregów 5A. Jak ktoś wejdzie w Google, słuchajcie, bo już tu jeden pan na YouTubie napisał, że jak wszedł w Google, to mu się wyświetla sklep z rajstopami i ta pani działa nielegalnie. Znaczy działałabym legalnie, bo miałabym sklep z rajstopami, ale pan się nie zorientował, że obok jest punkt pocztowy po prostu, z którym współpracuje. Więc słuchajcie, ludzie nie psi, ale mało lepsi, niech mu tam się wrzody na dupie robią. Ja nie będę z tych wróżek, co pierdzą światłem i żygają tęczą. Jak ktoś jest idiotą, to niech wrzody na dupie ma. Ja też nie chodzę po kanałach i się ludzi nie czepiam, więc wymagam tego samego. No właśnie, na sklepik z policzochami się śmieje Antoszka. Dokładnie tam, dokładnie tam. No nie, no i obok akurat tego sklepiku jest punkt pocztowy, widocznie Street View nie ujął, bo akurat są takie drzwi, wiecie, jak to kiedyś były modne, ścięty róg budynku, nie? Kiedyś takie były, że tam szewc był, nie, na przykład, no i właśnie tam ta punkt pocztowy jest. I teraz powiedzcie, jak ja mam podać adres domowy normalnie, tak? Nie, po prostu nie, se wejdą w te Google i będą się wgapiać. Po cholerę, jest punkt pocztowy, jest sklep z rajstopami, tam wysyłać. Dokładnie. Buziaki dla was, do zobaczenia, dzięki za bycie i uczestniczenie. Najpierw się pożegnam może z widzami z Facebooka.